Mateusz, tutaj ten header jeszcze nigdy nie kosił, co? Zgadza się. To takie widzę wersja już jest chyba coś takie te kolce to widziałem w tym w Stanach Zjednoczonych chyba tylko, co? Nie wiem, no John Deere tak teraz produkuje. No nie, chyba nie macie takiego headera z takimi. Nie, z takimi jeszcze nie mamy. John Deere teraz tak robi plastikowe. To plastikowe jest. Tak, ale plastik, jakieś tworzywo sztuczne. No właśnie. Ja tak się na tym nie znam. Ja myślałem, że to metalowe jest. Nie. Nigdy nie używany header. No jeszcze nie kosił. No i to jest header Vario, rozsuwany. To znaczy, co się w nim rozsuwa? Podłoga się do przodu wysuwa? Podłoga się wysuwa. Ale to znaczy, po co się to robi? Żeby w zależności czy się kosi rzepak czy zboże? Tak. No tak jak do rzepaku, normalnie trzeba zakładać stół rzepaku. Potem pójdziemy, może go pokażemy z stół rzepaku, jak to czyli wygląda. Czyli do tego headera nie trzeba stołu? Do tego headera nie trzeba stołu. On jest takim, można powiedzieć, uniwersalny. Tak. W zależności od potrzeb sobie wysuwamy. Tak. Szerszą podłogę mamy albo... Ona z tego co każe, to się wysuwa jakieś 70-80 cm. Dokładnie nie wiem, bo nie wiem, jeszcze z tym nie obcowałem, ale dużo się wysuwa. Czyli ona tu jest gdzieś na siłownikach i się po prostu rozstawia, tak? Kurczę, tak. Tu jest jak lustro. Tu jest siłownik, o. Co to w ogóle jest? Czemu to tak błyszczy? Nie, no panie łasku, to nie do mnie pytania. To nie, to... ja myślałem, że tu jest dziura z początku. Nie, to musi być jakaś blacha najwidoczniej, to jest może jakiś aluminium, że ona tak błyszczy, albo to no, może... coś niesamowitego. Ocynk by się chyba tak nie błyszczał, co? Nie, ale że w ogóle jest jak lustro, to w ogóle jest jak lustro. Teraz... Ja myślałem, że to szkło, to jest blacha. Tu są siłowniki, o. Ma pan siłownik. I on wypycha normalnie stół no, do przodu. I tu się nic nie zablokuje? A czy on miałby się zablokować? Nie wiem, gdzieś wejdzie jakieś zboże czy coś. Nie wiem, tak. Nie miałem okazji nigdy na tym kosić, to się okaże. I to podczas koszenia można sobie cały czas korygować? Czy jakoś tak? Raczej się tego nie powinno robić. Raczej powinno się ustawić raz i kosić. Ewentualnie, jeżeli ma się jakieś zastrzeżenie, można to przeregulować i skalibrować, bo o co chodzi? Chodzi o to, że potencjalnie jest niebezpieczne to. Zobaczy pan, jak blisko one chodzą kosy. A, że one praktycznie tutaj mogą być obcięte. Tak, no może jeżeli... są dlatego z plastiku, żeby żyletek nie pourywać. Chodzi, jak teraz sobie wysuniemy stół i zobacz, siłowniki są opuszczone teraz do końca, ale jak wysuniemy stół, to one najniżej to są gdzieś by były, no najniżej to one będą gdzieś w tym miejscu. To wie pan, jest duże ryzyko, że je obetniemy. I trzeba skalibrować header, żeby się właśnie nie obcięły. Kalibruje się header, że on wtedy, jak są w kolizyjnym ustawieniu, to nie pozwoli opuścić motowideł tak nisko, żeby obciąć. Jak się nie zrobi kalibracji, to jest prawdopodobne obcięcie. No i tu są te czujniki wysokości. Tylko czujniki teraz są zablokowane, trzeba by je odblokować. Tutaj są śrubą zakręcone. To jest ta. A te. Tu jest chyba jakaś listwa. Do końca to też... znaczy, że to po ziemi się ten ślizg może ciągnąć? Czy jak to jest? Na 100% idzie po ziemi, tylko że nie do końca wiem. To się wytrze moment. Nie, on się nie wytrze. No jak, to będzie atakować po ziemi? Coś nie, to nie chodzi po ziemi. A którą? Wydaje mi się, że to chodzi po ziemi. To będzie chodziło najprawdopodobniej po ziemi. I to wtedy, czy to pójdzie wyżej, czy to niżej, to bada wysokość, no to tak to chodzi. I to się nie wyciera zbytnio po ziemi. No jak to ma iść po ziemi, to za długo to nie pochodzi. Chodzi coś, tak. Coś ten ślizg mi nie podoba się. Nie chodzi to panie Wacku. W starych John Deere'ach było jeszcze to, były cieńsze te blaszki, one były w starych John Deere'ach tym co kosiliśmy, znaczy starych, współcześnie produkowanych nawet no. Jest tak, jest takiej szerokości płaskownik, no i gdzieś 2 mm gruby i on może 3 i on tak chodzi sobie góra dół i on tak bada teren, wie pan, to nie robi oporu, to tylko ma muskać ziemię. Mhm. I te blachy właśnie są po to, żeby to schować, tak? Co właśnie to mi się wydaje, że to... A, tamte blachy w wózku, no tak? Właśnie. Tak, tamte blachy są, żeby tego nie pogiąć, żeby to schować, tylko nie do końca wiem, jak to tutaj... Trzeba by to odkręcić, wtedy najprawdopodobniej to spadnie do pozycji roboczej, bo to teraz w takiej chyba pozycji... A, bo to w ogóle tylko jest teraz, tylko techniczne, tak? To jest tylko, moim zdaniem, tak dokładnie mówię. No bo właśnie ja o tym mówię, jak to długo ma chodzić. Nie. To jest, tego nie będzie. A, no to co to innego. To jest cały takie... To będzie, wydaje mi się, że to jest ten element, który dokładnie obcierał ziemię. No to teraz już, to jest wymienne. Tak, nawet by to pasowało, no, bo to jest... To wtedy tak, bo ja tak mówię, jak ma to chodzić po ziemi, to... Nie, to mówię, pan źle zrozumiał. Jeden dzień i tego nie masz. Nie, to dlatego to... Pan źle zrozumiał. Teraz już się rozumiemy, mniej więcej. No. Szerokość podera tego, tak jak już mówiłem, 9,15.
To i może to też jest chyba tylko na czas transportu, co? Bo to chyba blokuje coś, czy nie, czy jak to jest? A co to miałoby blokować? Nie wiem. Jakoś tak dziwnie to wygląda. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to jest na stałe. No bo to zobaczę, bo tu nic nie blokuje. Kosy nie blokuje. No bo to jest do tego samego elementu zakręcone, tak? A no tak. No to jest jakieś tylko wzmocnienie. Możliwe, żeby takiego odepchnąć sobie. O, i w headerach zwykłych, jak zakładamy stół do rzepaku, to przychodzą kosy boczne, wtedy razem ze stołem. A tutaj, jako że stół jest wyciągany, to tylko się dokłada kosę. Ale tu jakieś rozdzielacze łanu czy coś takiego przychodzi? Tak, to rozdzielacze łanu ma pan tutaj. Idzie właśnie. Byś wygooglał w internecie ten. Cześć. Cześć. I jakie luzy są do tego? Najpewniejsze do czwórki. Dobra, zaraz się sprawdzę. To weź sprawdź, od razu będę ustawiać. Ja ustawię nie, luzy. To żeśmy zastanawiali, czy to jest tylko na czas transportu, czy to ma być cały czas? Nie no, to jest na stałe, to jest odsuwa tu w zborze. No co wy? Co wy nie, no to jest na stałe, tak. To na pewno jest na stałe, po to tak to było słono, była cała prawda. Poza tym czub zobacz jakiś szeroki, to jest na pewno nie, na stałe. Nie, ale czuba jeszcze nie ma założonego. Co? Ten czub jest zdjęty. No ale jak założysz czub, to czub będzie nie, bo żeśmy tutaj doszli do wniosku, że te. Że to jest zabezpieczone na pewno. To jest tylko na czas transportu, że tak powiem, no z fabryki. No chce kosić tym, to ten na manualu może chyba, nie? Nie może kosić, tylko nie będzie miał czujników. No właśnie. No, nie, będzie czujników. Nie, ale to w końcu by mi się podgięło i by się urwało. Nie, tak właśnie. Jakoś o ziemię by szło. Nie, Wetek, chyba nie, by się to się podgięło, ale to... Chyba nie. Weź wygooglaj, ja pójdę, dawaj. Weź sprawdź. Ja tu powiedziałem, że coś dla Tomasza, a Piotr od razu mówi, oby nigdy do niego nie trafiło. Tak, co? Tomasz, pozdrawiam, ale obyś tego koła nic nie zrobił. Nie no, bo ono jest praktycznie nowe, nie? No co ono ma? Ile godzin? 5 lat ma, nie ma 5 godzin? 600? No, to jest takie widać, że nie ma żadnych zastrzeżeń. No, ale to wiesz, że zdrowe opony często kończą. Różnie mogą skończyć, nie? No wystarczy no, na coś. Tomasz nie... robił tam naszemu sąsiadowi. Wystarczy na coś najechać, tak? Tak, no, taką dosyć poważną ilość. Jakoś tak się trafiło. Ile masz luzy zawodowe? 0,20-0,25. Znaczy sący 0,20-0,25, a wydech 0,40-0,45. Czekaj, wydech więcej. Wydech więcej. Dobra, idę ustawiać. Jak to dobrze, jak jest Google podpowiadać, to od razu łatwiej się robi, nie? Ty, o, zapomnieliśmy pomalować, patrz. A to co? Nie. A, faktycznie. A, bo to trzeba też pomalować i to zostanie na stałe? Tak. To fabryka też jakieś coś zakładała? Tak. No, bo tu jak header kupujesz, masz goły do różnego rodzaju wózków. Tu jest mocowanie pod każdy rodzaj wózka, nie? Aha. Oryginalnie no, tutaj się zawsze zakręca. I to nie będzie przeszkadzać, gdzie się ziemię ciągnęło się? Nie. No to o to chodzi, bo to nie, to jest nie, hak, pan, pan hak do wyciągania. Jak się tak kupi, to jest na to zapisa i się tak, wyciąga. Tak. Co? A te... To są podnośniki łanu. Ale te podnośniki to kosisz, mówisz, a może założę? Znów panu pytanie, czemu Wacek zadajesz takie głupie pytania? No głupie pytanie, no widzę ucho, to pytam. Do wyciągania, do zapiania. Nie, ale to, nie, ale te podnoszenia to się co, kosi coś nie tak idzie, to wtedy sobie zakłada? Jak jest położone zboże. Ale żeby to założyć, to jest trochę roboty, co? Nie, one są szybkiego montażu. Nie wiem, tu jest tylko wciskać. No, żadnych krzyłów nie trzeba kręcić. Nie, to nie jest tak jak było w Wistulach, nie wiem jak w Bizonie, ale... Ale to jest szybki montaż. A to są rozdzielacze łanu takie maleńkie? No. Bardzo maleńkie. Bizonie to są kolumbryny. Ale bizon kosił trochę inny zbor, te zboże są równiejsze. No chyba, że tak. No i mówił pan, że to będzie obcierać. Teraz będzie tak obcierać, bo zobaczy pan. Nie, no to bo teraz... to teraz jest najniższa część w kaderze, ale... To jest kader... lata i to jak będzie... To będzie mniej więcej na tej wysokości. To wcale nie jest niżej od tych siłowników. Tak no, jest. Od tych, nie od siłowników, to nie są siłowniki, tylko to są... Suwni, to jest jakoś tak to się profesjonalnie nazywa, to na tym tylko się wiader suwa. Może porównamy kombajny. Polski kombaj, a niemiecki, co? A który polski? Znaczy no, kombaj przeznaczony na nasz rynek, a na rynek niemiecki. A, tutaj jest jakaś różnica? Jest różnica. No dobra. Mateusz, tutaj mamy, to jest od chyba najmniejszy header, tak, jaki macie, co? To jest stary header. I tamten header, ten nowy, mówiliśmy, że on jest, ma wario, jest rozciągany te. No tą długość to tutaj jest stół. No i tutaj właśnie jest założony teraz stół. Dla tych co nie wiedzą, może bo tu niektórzy ludzie oglądają pana Wesława, którzy z rolnictwem nie są zbytnio związani. Więc oni mogą nie rozumieć po co chodzi, o co chodzi z tym rozciąganiem stołu i tak dalej. No to tak, o co chodzi? Chodzi o to, że do zbioru rzepaku zakłada się taki specjalny stół, jak tutaj jest założony, bo normalnie header kończy się o w tym miejscu. W tym nie, tu się, tu gdzieś. Nie no, chyba aż tak głęboko nie, bo się ma. Tutaj
I będzie tu kokosa. No ona będzie gdzieś tu przed ślimakiem raczej, nie powiem. Gdzieś ona będzie. A, jak tutaj są klamry, dobra, już widzę. Tu, to jest stół do rzepaku. O, w tym miejscu no. Się kończy, tu dokładnie. O. Tak, tu się kończy. To jest specjalna przedłużka. Teraz mamy motowidła, czyli ten element czarny, mamy nad stołem do rzepaku. Chodzi o to, że rzepak się bardzo łatwo wysypuje. Tylko motowidła dotkną rzepaku i już rzepak leci na ziemię. No i ludzie by myśleli coś mądrego, żeby nie gubić rzepaku, no to by myśleli, że wydłużymy sobie header. No i wtedy już cały wyczerpany rzepak będzie spadał na stół. Do tego wszystkie stoły zawsze mają kosy boczne, no bo rzepak z boku trzeba by go rozrywać, a tak go nie rozrywamy, tylko go ładnie odcinamy na pionową ścianę. No i tamten header już jest taki nowszy, bardziej zaawansowany i tamten stół jest na stałe założony, jest stół tylko wypychamy sobie. Ale tam jest też kosa boczna? Kosę boczną się dokłada, to zaraz mogę ją przynieść, to pokażemy ją. Nie, bo tutaj teraz właśnie, tak jak mówisz o tych stratach, no to jedyne miejsce, gdzie będziemy drazić ziarna, to jest właśnie przy tej kosie. Tak, no kosa, bo no, kosa niestety wysypie ziarno na ziemię tutaj. Tutaj musi się coś stać. No z tym już nic nie zrobimy. No nic. Ona tnie i część, raz, że część strąków obetnie i rzuci na ziemię. Tak, ale a, to... A dwa, że tu obetnie też spadną na dół, nie? I tak są mniejsze straty, niż jakbyśmy to przerywali rzepak tylko tak chamsko. Rozrywali. Tak, bo tak trzeba by go rozerwać całkowicie, nie? Mm-hmm. A tak go nie rozrywamy, tylko no go... No i jeszcze tym bardziej byśmy go szarpali, jeszcze więcej by się sypywało. Tak, a tak jak te kosy cały czas chodzą góra-dół, to one ładnie odetną, mamy taką pionową ścianę wtedy. No, bo to trzeba było w warunkach laboratoryjnych gdzieś zrobić, ile tego ziarna spada na ziemię, nie? Nie, no wie pan, no to już jest przetestowane, że... Ile procent jest zgubionych? Lepiej mieć kosy boczne, niż ich nie mieć. Jeszcze się nie spotkałem ze stołem do rzepaku bez kos bocznych. Tylko są z kosami. Nie no, bo to jakby to by wyrywał z korzeniami ten rzepak w końcu. No z korzeniami może nie, ale by się mocno niszczył. Tak. To tutaj dla kontrastu właśnie jeszcze pokazujemy, co to jest stół do rzepaku. Mateusz, tak dla kontrastu, jak podeszłem teraz do tego headera, będąc przy tamtym, to naprawdę archaiczna konstrukcja. Można powiedzieć, tak jakbym przyszedł prawie, że do bizona. Ja no, powiem panu, tutaj dzisiaj jak ktoś kupuje nowy kombajn, to jest możliwość dalej kupienia z takim headerem. To jest header współcześnie produkowany. Dokładnie taki sam jak ten tu tutaj stoi. No ten już jest trochę zniszczony, bo tu i korozja jest na ślimaku. Nie, no tylko nie? Ten tamten jest nówka. Pogięty jest. Gdzie jest pogięty? No te kolce. A, tamte, no tak. Te igły są pogięte, nie? Widzisz, każda w inną stronę. Wie pan, no ten header trochę przeżył, nie? 15 lat chodził, 15 lat kosił. No. Trochę wykosił u was. Tak, pewnie. To on już i hektarów zebrał i czasami kamienia zebrał. No i też to widać, że były jednak używane, nie? Do podłożenia łanu. Tak. Trochę coś są podszarpane. Czasami akurat u nas za dużo nie chodziły, bo u nas tak się trafiało, że nie było położonego zboża. One musiały gdzieś wcześniej u poprzedniego właściciela dużo chodzić. W ten sposób. Tak. To mamy kosę boczną do nowego, że tak powiem, kombajnu. Tak. No bo tam się tylko dokłada same kosy. I one tutaj wtedy o. I to jakiś szybki montaż jest chyba, nie? Tak. Chodzi w ogóle? Nie, to zablokowane chyba coś, nie? Nie wiem, czy teraz żyletki nie opierają o ten. A, osłonę. O osłonę. Możemy pójść ją założyć szybko. No to prawdopodobnie jest tylko cyk i jest założona. Weźmy tylko kluczyk, bo na 100% trzeba kluczyk 13, żeby osłonę otworzyć. Dobra. Header na dół? Header na dół, bo tak wysoko nie podniosę kosy. Ale tu jaki schemat jest? 700X. Ale z panem Wackiem myślimy, jak się osłonę boczną otwiera. Tu. Co, to trzeba odkręcić? Nie, to się nie odkręca, tylko to jest. A, przekręca. Ślimak, błysk. Ale farba twarda. No tak. Teraz do góry. O. A to całość odchodzi. Wielka osłona. I w tym jest napęd do kosy przenoszony. To na początku czuwa zakładamy, czy na początku zakładamy kosę?
A te ucho? To jest druga kosa. Na paszówce. A, druga kosa. To już jest gotowe, żeby ją od razu na główkę wrzucić. Ale ona jest tu zabezpieczona, jest, ona jest tam schowana. Tak. To w każdym kombajnie są ten. Wozi się kosę drugą w ten sposób. I to jest taka sama jak tamta? Taka sama jak założona w kombajnie. Tej samej firmy, wszystko elegancko? Tak. Pełnowartościowa, nie jakieś tam tymczasowa. Nie. Normalna kosa, zakłada ci kosić. To kosę czy czuba najpierw? Mateusz, co uważasz? To czuba. To będzie może łatwiej założyć. Muszę pójść po kombinerki, bo jeszcze jest zapięty. Ale zobacz, Mateusz, tutaj mamy Hiszpanię, tak? Tu mamy Amerykę. Jak gdzieś poszukam, to zaraz panu pokażę. Że jesteś z Polski też? Nie. Made in China. A, jeszcze? Tak chamsko napisane Made in China. Jeszcze gdzieś dalej. Jest. A już pamiętam, to gdzieś jest w tych starszego typu headerach, właśnie tych Nevalio, z boku któreś tu koło jest Made in China. Taki chamski jeszcze grubo odlew. To też USA mamy. Trochę to kuje w oczy ten Made in China. Ale tutaj to łańcuch jest solidny. Kurczę, to takiego ślimaka to musi być. Ale ogólnie cały header jest wyprodukowany w Niemczech. Jakby składany, czy wyprodukowany, złożony w Niemczech. Tak samo jak kombajny też są w Niemczech składane. Mhm. Też mamy w Hiszpanii odlew. Wiem, że łożyska któreś są chyba czeskie? Albo słowackie? Coś takiego. To oryginalne. Dobra, idę po kombinerki. Tu mamy łożyska zamknięte. Nie wiem, patrzę, czy nie? Tak. To znaczy to je się zdejmuje. A, bo to jest w ogóle nowe. Tak, pierwsze zdjęcie. Ale kombinerki wziął tęcze. Odcięły. Tu jeszcze mamy zawleczkę zapiętą. Ona nie, ona ma być ten. Chyba żeby się nie zgubiła. I tutaj... Tam są dwie z tej strony. Tam też są dwie. No i była jedna. Teraz może zejdzie. Jak tu schodzi? No dobrze szło. Tu. Chyba to trochę waży, co? Nie ma takiej tragedii, tylko go źle złapałem. Nie złapałem go we wadze, teraz go złapałem we wadze. Dobra. Dosyć takie te czuby są... Te od starych kombajnów czuby były lżejsze. No ale to się każdorazowo ściąga? A co pan rozumie każdorazowo ściąga? No co zakładamy na wózek header, to czapkę? Nie. Nie. Nie, czuby są na stałe założone, tylko jak ze zboża się przypinamy w rzepak. Znaczy oj, w drugą stronę. Z rzepaku w zbożu. Teraz pytanie, jak się je zakłada. Ja chyba już widzę. To znaczy, jak je założysz, to wtedy nie założysz chyba tej kosy, co? Nie, jak to założę, to nie założę kosy. Wygląda na to, że to musi wejść tu chyba. No to jest tu, a to jest tu. Za te uszy. Chyba tak. Nie ma tutaj też chyba większego jakiegoś czegoś tam. Nie, to musi tak wejść? Chyba wyżej. Nie, o tak właśnie. Ta farba jest, nie chce wejść. Dobra. No i teraz tutaj pod to. Czekaj na to. To jest zablokowane. Nie, to się powinno wrócić. A, widzisz. Blokada jest. To no. Trzeba chyba odkręcić, panie Wacku, czy nie? No weź do góry. Ile dasz radę do góry go jeszcze podnieść? Czekaj. Coś to jest dziwnego. Jakby kurczę był nie wiem, za nie... nisko. Poczekaj, ale nie, nic. Dobrze. No. Jest? Coś tu jest nie w kącie chyba w tym. Nie wiem, czy nie trzeba odkręcić kawałek tego. Myślisz? To poczekaj, pan. Czekaj, nie trzeba. Aha, to. No dobra. No, tu jeszcze ma chyba gwint. Ma jeszcze, więc teraz no powinno być.
uścignie, tutaj ta nakrętka pasuje, wiesz, bo ona blokuje to wszystko. A, ta nakrętka nie chce wejść? No ale zostaw, zostaw. To ją przekręcimy najwyżej. Nie, nie, wejdzie, wejdzie, wejdzie jeszcze raz. A, bo ty nic nie widzisz z tamtej strony praktycznie. Tu jest problem. No, próbuję pan zacisnąć. Trzeba nakrętkę najwyżej przekręcić inaczej. Zobacz, Mateusz, jak ja bym musiał to daleko zaciągnąć. A ty jesteś tu. No coś, co jest źle. Bo to, ten bolec, powinien wejść w to. A ci jeszcze na ten wcale nie wszedł. Ten otwór. Tu, widzisz? O, ten bolec. Widzę, 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 to nie ma go włożyć. Nie, no musi wejść, musisz to dużo wyżej podnieść. To pójdzie wyżej? No tak. No ci powiem, dokąd masz to włożyć. O, właśnie. Teraz tak. Wcześniej się ocyk blokował. Tu nic nie trzeba było odkręcać. Musi być aż tak wysoko. Ten rozdzielacz jest bardzo maleńki, powiem. W bizonie to te rozdzielacze są olbrzymie. O, teraz... A czemu on tak się robi? Tak ma być? No ma pracować jakoś, nie? No ale go się ustawia, czy on sobie tak samo sobie jakoś spaści, nie wiem. Nie wiem. Chyba sam spada. A, na dole ma być. Bo on tu na śrubie się ustawia. A, bo on ma być na dole, a w razie czego tak. To się pod... Jakbyś gdzieś coś, to on się podniesie. Tak ma być. Tak ma być jak teraz. Czyli on jest tylko tutaj, tak? Tak, teraz go luzujemy. Wiem, jak się czuje, zakłada. No. Musi po prostu tam wejść daleko i wcale nie trzeba było tego odkręcać, bo teraz jest za luźno. Widzisz? Podniesie pan go. Skręcę, ile pan odkręcił? No tam. Tak zrób, żeby to się zaciskało, wiesz. Na przeskok, nie? Żeby tam coś był jakiś opór. Teraz mam za dużo aż. Za mało. Wszystko stworzywa. Dzięki temu, że to wszystko stworzywa, to będzie cicho chodzić. Nie będzie dzwonić. No i teraz jest pięknie. Farba nie wytarta i nic. Kurczę. A teraz wydaje mi się, że można kosę tu z boku odłożyć. A tam ją schować? Nie mam pewności, że tak można. Ale przyniesiemy, spróbujemy. Ale tu zobacz, jeszcze Mateusz, jakieś śrubki są, nie? Ciekawe, co to jest. Zapasowe jakieś śrubki. Nie wiem. Nie jestem w temacie. Coś tu mają schowane. Myślisz, że tą kosą się jeździ? Niektórych się dalej widziałem, jak mieli poskładane, ale to nie wiem, czy w dżungli tak się da. Powiedzmy, jak ona mogłaby być ewentualnie odłożona? No mniej więcej tak samo, jak tam to było. Nie patrzyłeś, jak tam to było. Na razie ją połóżmy. No tu mamy te wcięcie, nie? Coś tu chyba wchodziło, tak? Tak. Kosa ma wejść. Mateusz, a co to są za diody? Czy co to jest? No to jest podświetlenie do ściągania, tak byśmy to po nocy ściągali. Aha. Jeżeli kosa ma wejść, to ona musi wejść pionowo. Trzeba ją tu, to włożyć tu. Bo to nie na pewno tak na pewno. Jakieś dokumentacje jeszcze jest schowane, nie? Jeszcze muszę ją niżej złapać. Kurczę, cała książka przypięta. Sonerowałka. Wchodzę tu potwór, wtedy. Nie, 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 daj tutaj. Nie trafiło? Dobra, teraz weź wyprosty. Na dół idź, na dół, tak. To wejdzie. Chyba nie, bo się oparło o walek. Czy tu się oparła? Nie, tak się nie oparła. Jak może, już to ma być w pionie, to z może odwrotnie to by musiało być. W ogóle 180 stopni przekręcić. Być tym do góry. To by miało jakiś sens. Myśli pan? Perypetie podłożenia kosy, część druga. Się okazało, że mamy kosę prawą, a nie lewą.
i dlatego mogła nam tam z tamtej strony nie pasować. Już teraz wiem, jak się zacząłby łapać, to wiem, jak go zdjąć. Ja według mnie ona powinna iść tym żółtym do góry. Tylko pytanie, czy ma być pionowo, czy ma leżeć? Nie, ma być według mnie poziomo. Ma leżeć, tak? Tak. Czy też nie tak? Bo tak, to by nam wtedy trafiło... Ten otwór ma wejść to. No to jest główny dźwigar tego wszystkiego. Tutaj to... To nie sięgnie, a co, że to tak ma stać? Bo to by pasowało, zobacz pan, to by pasowało tu. Tylko, że tyle tu jest za niska, za duża, za mała różnica wysokości. W tubie jest inaczej trochę to rozwiązane. Nie wiem, w ogóle zacznijmy od tego, że ja nie wiem, czy te czuby się odkłada. No to raz, że nie wiadomo, czy się tutaj to wozi, a dwa, jest też takie pytanie, bo jakby to było w pionie, jest narażone jednak na uszkodzenie. Gdzieś się coś złapie i wygnie, wiesz? Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Dobra, próbujemy tak, jak pan mówi. Czyli co, ja mam źle złapaną, ja powinienem... Nie, na odwrót w ogóle, tak? No tak. Nie, tylko że tak to ona miałaby przyjść. Tylko, żeby tak była, to znowu się tu nie zmieści chyba osłonka. Czy zmieści? Minie się z tym? No to wiemy. Chyba się minie. Tak za to nie za bardzo. Co teraz się dzieje? A to zaczyna się coś dziać. O. Czyżby panie Wojsku miało nam się udać? No. O. Teraz możesz z nią jeździć. Czyli jednak się dowiedzieliśmy, że się kostka odkłada, tylko trzeba umieć ją odłożyć. Nie, no tak jak wiesz. Logiczne by było, żeby były daszki u góry, żeby się tu nie zbierało jakieś dziadostwa, jakby to było wszystko odwrotnie, nie? Przecież tu by się napchało równej słomy, nie słomy wszystkiego. Tak ma jeździć. Czyli już wiemy, jak się kosy odkłada, czy jednak kosy. Nie, no jak pojedziesz kosić pszenicę, a za chwilę będziesz chciał kosić rzepek albo odwrotnie, to nie będziesz musiał do domu lecieć, bo kurczę, nie mam kosy bocznej. No. Mam albo kosy założone, albo dzioby założone. Czyli wszystko pasuje. Teraz tak. To co, zakładamy teraz już kosę na kombajn. Teraz tak. Dobra, to idę po kluczyk, bo się tam kluczyk z tamtej strony dostał. Nie, ja go wziąłem. Kluczyk pan wziął? Jasne. O, jest, dobra. Osłona to jest. Na 5 zł, gdyby było i by otworzył. O, a to się rozsuwa. A, bo to widzisz, bo to jest właśnie wario i to jest całe wario, bo są osłony rozsuwane, a nie podłoga. Co ty, Mateusz, gadasz? To się nie powinno zablokować? Nie, bo to się reguluje samo w zależności od potrzeb tutaj, nie? To nie może być zablokowane, bo by się rozerwało. No tak, ma pan rację, dobra. To ja ściągam kosę. I tu się kończy ta kosa, o. Która tam była. Ciekawe, po co te śruby mają tutaj wszędzie jakimś szlamastrem coś namalowane. Każda jedna śruba. Tu ciapnięta, ciupnia przepnięta, tu. Nie wiem, czy to ktoś jakąś kontrolę jakości robił. Tu jedynka, tu dwójka. Zauważyłeś, Mateusz, że tu markerem wszędzie po każdej śrubie ktoś dziabnął jakimś tym coś? Jakieś kreski malowane są, nie? No nie wiem, tu nie patrzyłem nawet. No zobacz, na każdej śrubie prawie są. Ciach, 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 ciach. Czy nie wiem, czy tu chodziło o to, że już są podokręcane? Nie wiem. Nie wiem, też nie wiem, jak tą kosę założyć. Znaczy, wiem, ale nie do końca. No ona tak samo idzie, też ten dziób, ten bolec ma iść tu. I to jest tak samo spinane jak tamto. To jest wszystko analogicznie to samo. Niczym się nie różni. I do góry. To sprzęgiełko. Pokręci pan może kawałek? No tak się składa, że się nie da. Chyba, że ją napchnę, może wtedy skoczy. No nie do końca się ułożyło. Nie wiem, czym tu pokręcić, żeby to ustawić. Bo nadasz radę do góry jeszcze? Czy już się opór zrobił? Już się opór robi, chyba żebyśmy zwalili. Cześć, cześć, cześć.
Czekaj, ja zobaczę, czy ręką obrócę kosę. Weź cofnij trochę. Myślisz, że ta osłona blokuje kosę? Nie. Osłona kosę dotyka? Widzisz, idzie. Ale to jest bardzo ciężko, musiał dwie ręce użyć tutaj. Czekaj. W kaderze jeszcze wszystko jest nowe, mieliśmy małe kłopoty z panem Waskim, żeby to założyć. Ale powiem tobie, że tu jedna rzecz mi trochę tak nie pasuje. Mamy kosę założoną. Tak. Ale zobacz, nagarniacz jest pierwszy, a później jest kosa, a w tamtym kederze było odwrotnie. Bo stół jest schowany. Bo jak zmieniamy stół, to bo ze stołem wyjedzie razem. Tak. Nagarniacz zostanie w miejscu. Tak. A stół wyjedzie razem z kosą do przodu. Tak. Teraz rozumiem. On wtedy ją wyprzedzi. I to mówisz, że to się wysuwa o 60 cm, tak? Nie wiem do końca ile. Bo mi się wydaje, wysuwa... że chyba więcej. No wysuwa się. On się wysuwa mniej więcej tyle. O tą odległość. Mniej. Zobacz. O to, co to się suwa, tak? Tak. To zobacz. To się wysuwa, ja myślę, że z 80 cm. Odtąd, aż dotąd. Chwilę, wsuniemy i dokąd to było. No, jeszcze więcej. No to da się odtąd, to z metr. No, to tu jest 90 cm metr. Prawie metr się wysuwa. No to tyle stół chodzi. Może ta osłona ma trochę zapasu, mi się wydaje, nie? Na pewno tak do końca nie idzie. No ale to się wysunie daleko. Tak jak do rzepaku to jest wystarczające. Ale za to jest wszystko z tworzywa. I to jest tworzywo w kolorze zielonym, że to nie jest malowane. No. Już tak nie, jest malowane, bo widzisz, jest czarne jednak. Ale nie wiem, czy to nie jest pomalowane czarnym. Myślisz, że aż tak? Nie, raczej jest wątpię. Ale zobaczy pan, to nie jest malowane, bo to... Nie wiem, czy to nie jest tapiane, zobaczy pan. Widzi pan, to jest na zielono, to jest aż grubo. A, no to widzisz, to może jest jakaś inna technologia. A, nie, bo zobaczy pan, bo tutaj są dwa tworzywa. Widzi pan? Tu widać. W środku jest zielone. A, tu jest czarny, pewnie inny plastik, bardziej też stabilny. No tak. To jest stopione. To są dwa plastiki stopione razem. Tak. Już teraz oczywiście widać, jak jest zrobione. Z jednej strony prostota, a z drugiej strony cały kombajn jest bardzo skomplikowany, nie? Tak jak tu się patrzy, tu jedna blaszka, druga blaszka, trzecia blaszka, parę śrubek, kątowników poskręcanych, blaszek, siłowniki. Ale jak to się wszystko zobaczy, że to wszystko chodzi jak trzeba, obliczone jest, że tu się nic nie połamie, nie po tego, nie? Ciekawe, kto tutaj to napisał, to 1-2, o co tu chodzi.